Dzisiaj konkretnie i na temat. Idziemy na szczupaki. Cała moja zajawka na to rzucanie przynętami powierzchniowymi wzięła się chyba z takiej po prostu, nie wiem, bardzo mi się spodobało to, że można jakąś przynętą aż tak bardzo naśladować naturę. Popatrzyłem sobie, jak te żaby chodzą rzeczywiście po wodzie, jak się zachowują. No i kompletnie na początku nie miałem pojęcia, jak podejść do tych przynęt. No ale zacząłem próbować właśnie tymi żabkami naśladować zachowanie rzeczywistych żab, no i się okazało, kurczę, że szczupaki to lubią, że atakują w te żaby, a do tego te uderzenia szczupaków, te powierzchniowe, są niesamowicie widowiskowe. Ale... Ja pierdyle. Znowu, tym razem wyczekałem, ale jednak ta żaba, kurczę, no to ciężko zaciąć, ale uderzenie. Bo wiadomo, jak na normalną blachę czy gumę sobie zatniemy szczupaka, no to okej, czujemy to, no ale nie widzimy. A tutaj ten cały proceder, ten cały atak, no widzimy naocznie, jak to bydle wyskakuje i łapie. No i tu jest właśnie problem. Bo jak on wyskakuje i łapie tą przynętę, no to jest, wiadomo, no jesteśmy skupieni. On atakuje i nagle fu! I od razu zacinamy. No naturalny wędkarski odruch, prawda? Ale było wyjść. Ja pierwszy. Ale znowu zareagowałem za szybko. Znowu za szybko zareagowałem. No ale ten naturalny wędkarski odruch, w momencie, gdy chcemy zaciąć przynętę właśnie tego typu, się okazuje zdradliwy. Przynajmniej ja tak sobie to wydedukowałem, bo i mamy nagrania takich ataków i sam zaobserwowałem, co się dzieje. Te przynęty wszystkie mają ukryte żądła, ukryte haki. No zazwyczaj jeden hak albo dwa haki. No ale co w momencie, gdy od razu odruchowo zacinamy? To tak naprawdę jak szczupak wyskakuje nad wodę, to z tego co zauważyłem, to on atakuje z góry. Wbrew pozorom on atakuje z góry, a nie z dołu. I w momencie, gdy on się wynurza, my reagujemy natychmiast. No to zazwyczaj jest tak, że po prostu wyszarpujemy mu tą przynętę z pyska albo sprzed samego pyska. Tak zauważyłem na kilku nagraniach, jak je sobie tak naprawdę mocno przeanalizowałem, to rzeczywiście było widać, że ja za szybko zacinam. No i co? Przyszliśmy tutaj dzisiaj ja z tą świadomością, że tak ma być. Właśnie, że trzeba poczekać. Tą sekundę, może półtorej sekundy, może ułamek sekundy, ale po prostu poczekać, dać mu złapać tą przynętę. No ale w momencie, gdy są te ataki, no logika i głowa swoje, a odruch swoje, wytrenowany przez lata odruch swoje. No i w rezultacie tego wszystkiego, no na żabę i na żadną przynętę powierzchniową typu właśnie taką, nie wiem, kaczucha, żaba czy jakiś tam szczurek, choć tych ataków kilka dzisiaj było, no to co, no żadnej ryby nie udało mi się zaciąć. No wiadomo, wyjęło się kilka fajnych szczupaczków. Każdy szczupaczek jest fajny, mówcie co chcecie, dla mnie każdy jest fajny. Jest maluszek, bo maluszek, ale jest.
Oj, 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 nie szalej, facet. Ty piękny jest. Nasz jest pierwszy w tym sezonie. Maluszek, bo maluszek, ale cieszy jak jasna cholera. Zwłaszcza, że jest łowiony na spinning z brzegu. A uciekaj, jednak da się. Z jednym był rzeczywiście ogromny problem, bo tak głęboko zażarł przynętę. Pokażę wam tą przynętę. To jest coś większego też. Ale ładnie pracuje. O ty. O, lipka. Patrzcie się tu. Ta przynęta. Nie chcę robić reklamy. Nie pamiętam, gdzie ja ją kupiłem. Kupiłem takie dwie. Ale ta konkretna to jest po prostu istny killer. W momencie, gdy na nic już nie bierze, to na tą przynętę biorą po prostu. Ale patrzcie tu, ona była uzbrojona tutaj w kotwicę i jeszcze tutaj. Po prostu jakieś szaleństwo. Ona miała nie dość, że ten hak, to jeszcze dwie kotwice. Ale piękne. Ugh. O cholera. Dawaj go tu do brzęgu może. O ty. Dobra, ja go muszę chwilę tu potrzymać, bo ja już widzę, że on strasznie głęboko to zażarł. Także ja będę musiał sobie chwilę z nim porozmawiać. No, także musicie mi chwilkę dać i zaraz wracamy. No, ten szczupaczek tak zażarł tą przynętę, że to się w głowie nie mieści. Rzecz jasna, poszło mu to głęboko w skrzela i ciężko było go wypiąć. No strasznie żeśmy się namęczyli tutaj długo, żeby go wypiąć i go no, nie uszkodzić zbytnio, bo rzecz jasna, no, ryba, której przynęta pójdzie w skrzela, strasznie trzeba uważać, żeby ryba przeżyła, bo to naprawdę szkoda. Musicie nam wierzyć, że udało się ją wypuścić, udało się ją wypiąć, ale po prostu ja się tak długo z nią bawiłem, że jak krzyknąłem, okej, wypuszczam, no ta Agnieszka nie zdążyła przelecieć z telefonem, no ale po prostu no, musicie wierzyć na słowo, że rybę udało się wypuścić. W każdym razie wywaliłem te kotwice, zostawiłem tylko ten hak typowy, taki jak w główkach jigowych. No nie wiem, ta przynęta, okej, woblery chyba aż tak głęboko nie wchodzą, te nawet podwójne, czy zwykłe gumy podwójnie uzbrojone, ale to jest bardzo giętka guma, jeszcze z tą blachą i z podwójną kotwicą. Koszmar, po prostu koszmar, aż się zdenerwowałem. Nie lubię takich sytuacji i będę na tą przynętę nadal łowił, ale uzbrojoną w ten sposób. Ja widzę, że one tutaj reagują na naturalne przynęty. Rzucam coś jaskrawego, to nie bardzo, ale nawet miałem tą przynętę takiego karaska, a w tym jeziorze podobno jest dużo karasi, ale nie tą co tu, tylko ta co ta leży taka w naturalnych barwach. I na tą przynętę były takie wyjścia szczupaków. Nieduży pistolecik, ale jest. No nie sfiruj, gościu. Piękny pistolecik, maleńki, ale bardzo cieszy. Dobra, gościu, wracaj do wody. No. Ale popatrzcie, na wielkie wahadło mi wziął. Taki mały pistolet, a taka blacha, nie? O, one były nawet do wygrania w naszym konkursie ostatnio, więc... No i były. Jak widać, są skuteczne. Zwycięzcy, ruszajcie na szczupaki.
No i w rezultacie udało się wyciągnąć 3 szczupaki. Tak naprawdę to mieliśmy szczęście, bo dzisiaj to taki w sumie nasz start ze względu na to, że na naszym jeziorze nadal nie można łowić z łódki, więc musimy chodzić i szukać po okolicznych jeziorkach miejsc, z których da się połowić. To jezioro jest takie fajne, że da się. Jest tu kilka miejsc, z których da się połowić z brzegu, nawet taki ten pomościk jak ten dzikus. Bardzo fajna miejscówka, fajnie, bo tutaj jest wzdłuż linii brzegowej, można sobie porzucać i też obrzucać tutaj dookoła, także jest naprawdę spoko. No i niedaleko rzecz jasna mamy. Czyli też wiemy, że tutaj ten szczupak rzeczywiście jest, bo ilość tych ataków powierzchniowych, do tego jeszcze kilka takich, no czułem, że miałem uderzenie, ale rzecz jasna się nie udało zapiąć, no tego jest sporo. I to jezioro tutaj żyje, ono fajnie pracuje. Widać, że tu jest dużo karasia też, z tego co wiem. I te ryby tutaj nie biorą na jaskrawe, agresywne kolory, w ogóle na takie jakieś sztuczne kolory, tylko wszystko właśnie bierze na naturalne. Naturalne woblerki, naturalne kolory. To jest coś, co na tym jeziorze się sprawdza. Ostatnia próba na wahadłówkę, bo już powoli słońce zachodzi. No i tyle. Kilka wyjść szczupaków, naprawdę fajnych. No i co? No ale tak ogólnie ciężko, cały czas eksperymentuję tutaj. Bo te ryby chyba jednak bardziej powierzchniowo tutaj biorą niż z gruntu. Także co, no chyba kończymy na dzisiaj, zwijamy ten cały ambaras, bo tutaj trochę mam do pozbierania. No i fajnie, że byliście z nami. Zostawcie suba, zostawcie łapę w górę i koniecznie zostawcie komentarz i polećcie kanał Fikoty znajomym. Trzymajcie się, bye bye. To był nasz szczęśliwy dzień.